the one. Indeed it is. And this is Jonathan. He's going to let you drive some of his cars. Well, not quite my cars, per se. It's a mere detail. You know, I'd really rather be down there racing them myself, to be honest. I'm actually quite handy behind the wheel, but it's the downforce, those lateral G's, you know? The old neck can't really handle it. So I need a pro. And that's where you come in. We run in a bunch of events throughout the year. Time trials, races, all sorts. And I have it on good authority that you have the ability and temperament to do well in these. Make our business look good, and most importantly, bring the cars back in one piece. So consider this a formal invitation. I'll see you at the track. No cóż, dostaliśmy zaproszenie na zawody oldtimerów, można by powiedzieć, tak naprawdę. Dlatego, że mamy do wyboru Williams FW18, czyli samochód Damona Hilla, oraz R26, oczywiście Renault, samochód mistrzowski Fernando Alonso. Ja stwierdziłem, że jednak lepszym rozwiązaniem będzie FW18, samochód z 1996 roku, Damona Hilla, mistrzowski samochód, razem z Damonem Hill, oczywiście Jacques Villeneuve, dwóch bardzo dobrych, wspaniałych kierowców, którzy tak naprawdę stworzyli siłę i stanowili o sile tego zespołu w Williamsa, rzecz jasna, oczywiście w tamtym czasie. Hello again and thank you for joining us today for one of the few events this year that won't have a critical impact on the World Championship. So maybe we can all relax just a little bit more and enjoy the action from this wonderful field of historic cars. Dobra, jesteśmy na torze Silverstone i oczywiście próbujemy sprostać temu wyzwaniu, bo dzisiaj bardzo ciężko prowadzi, tak naprawdę jak widzicie, jest masakra, po prostu próbujemy tutaj ogarnąć, mamy 9 overtake'ów, 9 zawodników do pokonania w ciągu 3,5-4 minut tak naprawdę, no i tutaj próbujemy cały czas zakręcić, no niestety to nie jest najudany manewr, bardzo długo schodzi nas pokonanie tego zawodnika, no niestety nie dam rady szybko go pokonać, bo jednak ten jego McLaren daje radę. I tak naprawdę to nie jest jakieś tam wielce zaawansowane technologicznie. Tutaj mały problemik technologiczny, słuchajcie, niestety tak wyszło. Ale próbujemy cały czas ogarnąć temat, cały czas walczymy. Próbuję się z nim zrobić 300 prawie na godzinę. Szósty bieg, no i w tym zakręcie spokojnie. Czy tak aby? Udało się. Tutaj bardzo, bardzo uboga aerodynamika. Ale dobra, już jesteśmy z odpowiednim. Oj, tutaj bardzo mocno ścięty zakręt niestety. No ale wychodzimy tutaj na tą prostą start meta na torze Silverstone. Tą nową prostą start meta, tam są zakręty BKC Magots. Ale ach, tutaj po tarce troszeczkę ciężko, naprawdę ciężko się strasznie, słuchajcie, prowadzić ten bolid. On jest taki siermiężny, toporny, taki naprawdę pierwotny, można by powiedzieć, ale no cóż, no niestety innego wyjścia nie mam, innego wyjścia nie damy rady ogarnąć. Krótki tor, krótka pętla tak naprawdę, drugie okrążenie już za nami praktycznie w połowie. No i co, no i próbujemy się przebić, ale jakoś to ciężko, patrzcie jak on huczy, jak on ryje banie, ten straszliwie napakowany silnik V12. Słuchajcie, V12, piękny ryk, piękny, ogromny, piękny, wspaniały ryk, ale bolid się strasznie ciężko prowadzić, okropnie, naprawdę, powtarzam to już któryś raz, ale słuchajcie, masakra. No i tutaj próba, oj, piękny manewr, piękny, po prostu perfekcyjny manewr w moim wykonaniu, nie będę mówił tutaj jakoś specjalnie, ale dobra, mamy 2 minuty, słuchajcie, do końca, 2 minuty pozostały do końca, a nam zostało do ściągnięcia jeszcze 7 zawodników, no nie wiem, czy damy radę, to jest naprawdę mega trudne. 220, 240, 230, 245 bieg. No i co? No i dojdziemy do Sariego. Sari oczywiście pokonany. Piękny manewr. Tutaj wykorzystany garbik na tarce. Tutaj również wykorzystany garbik i wychodzimy na prostą. Krótką i zakręt w prawo. No i cóż, no i długa prosta. Musimy się ustawić jak najbliżej gościa, który się nazywa Michalski. Oczywiście i słuchajcie, 15 tysięcy obrotów, ponad 15 tysięcy obrotów. 15,5 tysiąca obrotów i dopiero wtedy zmiana biegu. Ach, tutaj za blisko. I troszeczkę niestety w potrawce żeśmy zjechali. Minuta 20 do końca, minuta 20 do końca pozostało tylko i wyłącznie minuta. No i co, no i aj, po garbie trochę za optymistycznie, ale całym szczęściem udało się to wszystko pokonać. No i cóż, no i kolejny okrąg, tutaj za szeroko wyszedł, naprawdę za szeroko. Jak patrzę na to teraz, to jest tu masakra, jak ja wystrzeliłem.
No i cóż, no i czterech zawodników pokonanych, zostało jeszcze pięciu do załatwienia. Tutaj widzimy w grupce, więc może się uda szybko na prostej, tej bardzo długiej swoją drogą pokonać tych zawodników. No i tutaj oj, kontakt, bardzo brzydkie zachowanie. Nic innego wisia nie miałem, musiałem tutaj Coopersa pychnąć. No i tutaj, tak jak powiedziałem, taki, żebym zrobił kolejny, i teraz został, jesteśmy już na 10 pozycji Izumi. Oj, tu się wciska mi kolejny kontakt niestety, ale obyło się na szczęście bez większych uszkodzeń samochodu, ale ten murnik od sędziów, ale jakoś poleciało dalej. No i Clark teraz tutaj ewidentnie defensywnie się jedzie, defensywna obrona, jak może być swoją obrona inna niż defensywna, ale tak naprawdę tutaj widzicie, obronę dobrze wyszedłem, 235 bieg, 266 i co, i uda się tuż przed zakrętem. No i zostało 5, 4, 3, 2, 1 i koniec zawodu. Słuchajcie, nie udało się niestety tych zawodów ukończyć pozytywnym akcentem, ale cóż, no ale niestety bardzo fajna przygoda, bardzo fajna zabawa. No i cóż, niestety nie udało się nam go dokończyć. Consistently provided close racing and extraordinary memories. It's where Lewis Hamilton effectively lost the title in his rookie year, and it's where Nico Rosberg claimed Mercedes' first win of the modern era in 2012. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na drugiej rundzie sezonu 2017 Formuły 1. Oczywiście na torze w Szanghaju. Grand Prix Chin przed nami, moi drodzy. Oczywiście parę informacji na temat toru. Tor o długości 5451 metrów. Oczywiście cały dystans pełen wyścigu to jest 53 godziny, mniej niż 25%. Także nie ma biedy. Oczywiście permanentny tor wyścigowy. Kształt tego toru oczywiście nadany zgodnie z chińskimi tradycjami. Kształt litery Shang, podobno kształt litery Shang. Taka była informacja nadana nam przez Romana Cilkę, czyli nadwornego projektanta i nadwornego twórcy torów wyścigowych, po których
kręcą się nasi kierowcy w tym sezonie. Oczywiście, moi drodzy, startujemy z P8 z czwartej linii. Z czwartej linii, z tej mniej przyczepnej strony, niestety, bo to parzysta oczywiście miejscówka. Formacyjne okrążenie przed nami, właśnie mamy zadanie rozdać jak najlepiej opony oraz hamulce i jeszcze zapoznać się z warunkami, które panują. To jak widzimy, słuchajcie, tak naprawdę ciężkie, potężne chmury czekają na nas, wiszą nad nami, więc można się w każdej chwili spodziewać deszczu, podobnego deszczu, jak to miało miejsce w treningach i kwalifikacjach, które widzieliście, moje pomerowe okrążenie, które nie należało do perfekcyjnie przeprowadzonych, niestety, ale warunki dość ciężkie, dało to nam 8 miejsce przed Verstappen, a za Raikkonenem i Grosjeanem, także powiało naprawdę ciekawymi rozwiązaniami. Nadmienię jeszcze, słuchajcie, oczywiście, że Force India na tym torze nie spisuje się niestety dobrze i to jest wielki minus tego toru dla naszego zespołu. Ciężkie treningi, o wszystkie trzy, które dały nam niezbyt dobre pole do popisu i niestety musieliśmy walczyć z ustawieniami, szukaliśmy tych ustawień, ale jakiś tam względny, rzecz jasna, kompromis pomiędzy prędkością a przyczepnością mamy jak na każdym torze wyścigowym. No i cóż, no i jesteśmy już znowu na startowej prostej, w start meta oczywiście. Ustawiamy się na naszym 8 miejscu startowym, przed nami Hamilton, po lewej stronie Verstappen, za nami oczywiście Grosjean, a po drugiej stronie Raikkonen. Czekamy na zapalenie się 5 świateł i zielone flagi, które pozwolą nam już ruszyć. No i cóż, no i pierwsze światło, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Już za chwilę będzie, że nami oczywiście wzbogacona mieszanka na start. No i jak ruszymy? Jak ruszymy? Oczywiście ruszyliśmy, wszystkie światła się zapaliły. Słaby, słaby start, mija nas Raikkonen. Oj, tutaj troszeczkę go żeśmy zaczepili, to się zarzuciło bildem fińskiego kierowcy. Wpycha nam się tutaj Grosjean. Stroll nas wyprzedził, Lawrence Stroll. Wpycha się też również Grosjean. Straszny, tragiczny, okropny, beznadziejny start naszego polskiego rodzynka w Formule 1, ale cały czas tutaj ambitnie próbujemy do zakrętu numer 5. No i jak to się okaże, i hamujemy i Grosjean, minięty Stroll. I bardzo ambitnie, czy dojść do kontaktu? Nie, doszło do kontaktu z Kimim Raikkonenem w Ferrari, ale to delikatnie żeśmy go jednak bodnęli, mówiąc oczywiście kolokwialnie. Zaczynamy, słuchajcie, kolejne zakręty. Próbujemy się zbliżyć do fińskiego kierowcy Ferrari w czerwonym bolidzie, żeby jak najmniej stracić na tym pierwszych dwóch, trzech, czterech okrążeniach, żeby móc przynajmniej później spróbować gonić stawkę. Nie chcemy jechać w brudnym powietrzu za Kimi Räikkönen, podejmujemy próbę taką świetny, mocno zakręt, ale zakręt dosłownie jest w prawo, więc niestety będącego po wewnętrznej Räikkönena nie jesteśmy w stanie w żaden sposób łyknąć, można powiedzieć. Teraz najdłuższa prosta na tym torze, ponad kilometr długości przed nami. Próbujemy rozwinąć jak większą prędkość. Tu właśnie jest ten problem z ustawieniami, którego nie możemy jako nasz zespół inżynierowy nie są w stanie w żaden sposób przebrnąć, ale tutaj oczywiście próbujemy zbliżyć się do Ferrari i co? No i niestety jesteśmy za daleko, a trzeba też pamiętać, że Stroll z tyłu William się bardzo mocno nas naciska. No i cóż, kończymy pierwsze okrążenie toru Szanghaju, Bottas na czele, no i kolejne okrążenie rozpoczynamy, słuchajcie, bardzo strata w granicach 0,9 sekundy, nie jest jakaś super duża, 0,5 przewagi nad Strollem, tu bardzo mocno niestety Karpiński ściął zakręt, go wyniosł do zewnętrznej, próbujemy się na tym ślimaku, zakręcie numer 1, przechodzącego w dwójkę, trójkę, się jak najbliżej zbliżyć do Räikkönena, żeby móc właśnie na tej krótkiej prostej do zakrętu numer 4 i zakrętu numer 5, właśnie to jest w zasadzie taki łuk zbliżyć, próbujemy od zewnętrznej, niestety jesteśmy jednak za daleko, cały czas tam pamiętajmy, że przed Verstappenem jest Hamilton, przed nim jest Massa, który walczy, widzimy, że żółta flaga przez chwilę, chyba któryś z kierowców Toro Rosso wypadł z toru, my to niestety wychodzimy, tak, kwiat. No już nie mamy pełnej stawki, 19 kierowców zostało w stawce, kwiat odpadł, prawdopodobnie silnik Hondy znów nawalił. No cóż, taka niestety polityka tego zespołu. Próbujemy do zakrętu przed tym ślimakiem kolejnym, przed prostą, bardzo długą, tą ponad kilometrową, o której już wspominałem. Niestety się nie daje, próbujemy się zbliżyć
na tym łuku wyjść z jak największą maksymalną prędkością z tego zakrętu, żeby móc rozpędzić nasz prawie 1000-konny silnik Mercedesa z pełnym osprzętem do swojej energii kinetycznej. Raikkonen podejmuje próbę nawet na pewnie. My tam próbujemy atakować i Raikkonen niestety wyprzedza Verstappen, a my próbujemy, uda się czy się nie uda? Nie udało się niestety, ale Verstappen minięty, już jesteśmy na 8 pozycji, przepraszam, kolejny zakręt, wypychamy Fina, tam protestuje, bardzo podejrzny kontakt, wykorzystuje ten kontakt, oczywiście jeszcze Verstappen i jesteśmy już na 7 pozycji. A korzystając z okazji, oczywiście sędziowie w związku z suchymi warunkami próbują, włączyli nam DRS, ale dostajemy informację, że Verstappen, który idzie za nami, ma jakieś ogromne problemy z silnikiem. No i na naszą, gra to oczywiście na naszą korzyść, proszę Państwa, że Verstappen ma te problemy. Próbujemy się zbliżyć do pary walczącej Hamiltona z Massą, ale to nie będzie najprostsze, bowiem oba te bolidy, znaczy oba, oczywiście razem z naszym i jeszcze przed nim jest Perez, kolega zespołowy, 4 bolidy jadą silnikami Mercedesa, więc no niestety tutaj jednak największą rolę będzie grał pakiet Areo dynamiczny, który w naszym wypadku nie jest specjalnie jakoś rozbudowany niestety, i to jest też nasza wielka wada, ale próbujemy zbliżyć się jak najbliżej do Hamiltona walczącego z Massą. Liczymy na tą zniżkę tempa w postaci walki z Massy z Hamiltonem. Oczywiście Massa został pokonany przez trzykrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona, a my próbujemy się do niego zbliżyć. Tutaj jeszcze przed punktem detencji DRS-u na tej prostej, krótkiej, żeby zbliżyć się poniżej sekundy, bo właśnie te dwa szybkie zakręty tutaj powodują wyjście na naszą prostą. No i zbliżymy się do punktu detencji DRS-u, musimy mieć poniżej sekundy, 0,7, idealna, proszę Państwa, przewaga nad Massą, żeby móc go zaatakować. Zbliżamy się bardzo blisko, już więcej jakieś pół sekundy, być może troszeczkę mniej, troszeczkę szerzej wychodzimy, zabierać jak najwięcej prędkości, zbliżamy się do niego, ustawiamy się za nim w jego tunelu aerodynamicznym, otwieramy tylne skrzydło i myślę, bez problemu 330 prawie kilometrów na godzinę i bez problemu Massa jest za nami. P6, a tu tymczasem na tym samym zakręcie Hamilton pokonał Pereza. Teraz jest kolej nasza na Pereza, oczywiście dobieramy mu się do skóry w niekoniecznym czwartym zakręcie, no i zablokowane koło, tam widzieliśmy kątem oka Sergio Pereza i nasz kolega z zespołu jest za nami. I to jest, proszę Państwa, P5 i próbujemy dojść do Hamiltona, co wcale nie będzie taką łatwą rozgrywką, dlatego że jednak bądź co bądź jest to broniący tytułu mistrz świata, więc zobaczymy jak się nasze role potoczą. A wracając na grunt taki, nazwijmy to realny, to jesteśmy po Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Cóż, jeden z średnio ciekawych wyścigów, jeśli chodzi o atrakcyjność. Można by powiedzieć, Hamilton prowadzi od startu do mety, 17 sekund przewagi nad drugim Vettelem i 20 nad Raikkonenem. No niestety polecenia zespołowe powstały gdzieś tam, ale no cóż, nic na to nie poradzimy. A korzystając z okazji z wyścig, Hamilton zjeżdża do pit lane i oczywiście Ricardo również, co powoduje, że my awansujemy na P3, tymczasowe P3, bo rozpoczynamy oczywiście rundę zjazdów do boksu, więc też niedługo my będziemy musieli zmienić opony, które już przestają trzymać. Jak widzimy, coraz ciężej się naszą Force India różowiutką jedzie po to, że w Szanghaju. Wracając do przerwanego wątku, związanego z Grand Prix Węgier, średnio, tak jak powiedziałem, ciekawy wyścig, nie licząc oczywiście sytuacji związanej z walką Bottasa, przepraszam, z Raikkonenem i Ricardo. Tam doszło do kontaktów, punkty karne się posypały dla Bottasa i oczywiście też, jak również dla Bottasa poszła kara 10 sekund doliczonego do rezultatu, co tak na dobrą sprawę nie spowodowało jakiejś wielkiej ujmy dla niego ani jakiejś wielkiej straty czasowej, ponieważ 20 sekund przewagi po tych karach nad piątym Pierrem Gasly. Oczywiście dochodząc do takiej kronikarskiego obowiązku, 7 Magnussen, 8 Fernando Alonso, 9 Carlos Sainz, 10 Romain Grosjean, czyli 2 hasy znów w punktach, także bardzo dobry, solidny przede wszystkim wynik, jeśli chodzi o kierowców ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o firmę Williamsa, no cóż, nie zachwycili. No i tak naprawdę to
No cóż, no nie oczekujmy cudów, nie oczekujmy cudów po tym zespole w tym sezonie. A my tymczasem, wracając do naszego wyścigu, który się toczy, zjeżdżamy do pit stopu. Bardziej widzimy, jak strasznie opony już przestały trzymać. Speed limiter załączony, zwalniamy do 80 km do pit lane. No i zobaczymy, jak szybko zostanie wymienione nam 4 koła, proszę bardzo. No i jak szybko? 2,9 sekundy. Nie jest to najszybciej, ale nie jest też to najwolniej. Więc biorąc pod uwagę klasę zawodników, no, daliśmy na te 22,1 sekundy cały pit stop i lądujemy na polu 11. Na polu 11 pomiędzy Hamiltonem a Felipe Massa. Mamy już założone opony, na których będziemy się ścigali do końca wyścigu. Oczywiście teraz kolejna runda i teraz walka z Perezem, bardzo szeroko wychodzimy, aż wyciąga nas na tor po zielonym, na zielonym można powiedzieć. Walczymy z Perezem znów bark w bark. Na szczęście kierowcy, zespół pozwala nam, kierowcom, walczyć koło w koło, bark w bark. I czy będziemy w stanie wyprzedzić Pereza, proszę Państwa? Czy dojdzie do kolejnej ostrej wymiany pomiędzy tym zawodnikami? Znów w tym samym miejscu, w ten sam sposób, można powiedzieć, kalka z okrążenia numer 4. I już jesteśmy przed Sergio Perezem. Okrążenie numer 8, słuchajcie, walczymy z Hamiltonem dalej. O 5,3 sekundy straty do Luisa, który jedzie na P4. My P5, spokojna przewaga nad Perezem. Kontrolujemy sytuację. Słuchajcie, gruchnęło. Oj, gruchnęło też parę newsów, jeśli chodzi o światek Formuły 1. Nie można powiedzieć, że nie jest to zaskoczeniem. Daniel Ricciardo po sezonie 2018 przechodzi do Renault, co jest dla mnie, szczerze powiedziawszy, wielkim zaskoczeniem. No bo jednak tutaj jest interesująca kwestia. Mamy VCC, czyli Virtual Safety Car. Oczywiście nie jest to wirtualny, to nie jest samochód bezpieczeństwa sensu stricte, tylko oczywiście jest to sytuacja, gdy my jako kierowcy mamy otrzymywać pewne określone tempo, a porządkowi będą sprzątali, w tym wypadku bolid Felipe Massy, który zatrzymał się na torze, wycofują go, czyli mamy już 18 kierowców na torze. Właśnie zakończył się też i safety car wirtualny, więc walczymy dalej koło w koło, bark w bark. Tak naprawdę. A wracając do tematu Daniela Ricciardo, to kierowca z Perth zaskoczył wszystkich, dlatego że przechodzenie jego do Renault daje inne możliwości transferowe, bo prawdopodobnie do pierwszego zespołu Red Bull obok Verstappena przejdzie Carlos Sainz Junior, a to spowoduje również zawirowanie na linii transferowej, ponieważ zwolni się też miejsce w Akademii Toro Rosso, znaczy Red Bulla raczej, czyli Toro Rosso, coś tam też się pewnie podzieje, bo Pierre Gasly nie jest podpisany. Gruchnęła też informacja na torze za 15 minut deszcz, więc może być końcówka bardzo interesująca. Ale bardziej nas, jako Polaków, jako ze ludzi związanych z Formułą 1, z interesujących się, bądź patriotów, powinna zainteresować informacja dotycząca naszego zespołu, jakby realnie, który się ściga w Force India, dlatego że konsorcjum, na czele którego stoi Lawrence Stroll, czyli ojciec kanadyjskiego kierowcy, który ściga się w obecnym zespole Williamsa, zakupił oficjalnie Force India. Oczywiście po Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, a Grand Prix Węgiel na torze Hungaroring, Force India przeszła pod zarząd komisaryczny. To bardzo poważne, słuchajcie, sprawa, jeśli chodzi o realia Formuły 1, dlatego że na dobrą sprawę jest to odcięcie od dopływu finansów w przyszłym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie też przepisowo dalej rozwiązane i jak będzie wyglądała w ogóle też i przyszłość tego bardzo małego, ale bardzo potężnie skonstruowanego zespołu. Co tak naprawdę nam daje możliwość ta informacja w postaci tego, że Lawrence Stroll przejął Force India. Ano
inżynier wyścigowy, wracając oczywiście do gry, komentując co się dzieje, dał nam informację, że co? Że nasz przeciwnik w postaci Hamiltona ma problemy i tutaj widzimy bardzo wolno jedzie Lewis Hamilton i my awansujemy na czwartą miejsce tam wściekle atakuje nas Kimi Raikkonen, ale o do tego jeszcze zawrócimy za chwilę, dlatego że najciekawsze chyba rzeczy będą się działy dopiero na prostej ponadkilometrowej tej ostatniej przed prostym start meta przy aktywacji DRS. Zobaczymy czy się uda nam obronić, a jeśli chodzi o Strolla i Force India oraz gdzieś w kontekście oczywiście Williamsa, to biorąc pod uwagę właśnie to, pewnym i oczywistym jest fakt, że syn Strolla przejdzie do Force India, bo po co miałby kupować z drugiej strony ojciec zespół, gdyby nie miał tam lukować swojego własnego syna, co daje nam oczywiście możliwość w kontekście Roberta Kubicy rzecz jasna do domniemania, że coś tam się podzieli na linii Kubica, Williams, Force India, dlatego że otwarcie Lawrence Stroll stwierdził, że chciałby widzieć Kubicę razem z jego synem Lancem w zespole jako właśnie Kubica, Roberta jako takiego mentora, doświadczonego kierowcy, który będzie pokazywał swoim zachowaniem, swoją kulturą pracy, swoją jazdą, jak ma być kierowany zespół, w którym kierunku ma to wszystko zmierzać. Więc tak naprawdę możemy się spodziewać informacji, które też gruchną za jakiś czas, być może gdzieś w kuluarach też już widzieliśmy, słychać było o różnych rozmowach, między innymi Cezary Gutowski o tym wspominał, także zobaczymy jak to dalej się potoczy. Jeden taki krótki cytat z Otmara Schnaufera, dyrektora technicznego, dyrektora operacyjnego Force India, który stwierdził, że jestem zachwycony, że dysponujemy wsparciem konsorcjum złożonego z inwestorów, którzy wierzą w nas, widzą potencjał biznesowy Force India oraz Formuły 1 zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dodatkowo oczywiście chciał podziękować Wigilowi Maliewi, Sahara Group i rodzinie Moll za wsparcie odpowiedzialne za zespół. Więc no, gruchnęło. A właśnie a propos Strolla, to zespół w naszym wyścigu go wycofuje, Williams, awaria, prawdopodobnie zawieszenia, z tego co doszliśmy. Zanim doszliśmy do informacji, także widzicie, że dzieje się w tej Formule 1. Mamy teraz 3 tygodnie przerwy od wyścigów, więc będziemy troszeczkę taki sezon ogórkowy rozpoczynali. Ale cóż, no Hamilton jest dublowany, to jest nieprawdopodobne, niesamowite, a my odpieramy wściekłe ataki Kimiego Raikkonen od 3 okrążeń praktycznie. Więc zostało nam jedno okrążenie toru w Szanghaju i będziemy mieli upragnione czwarte miejsce. Pewnie dosyć sportowe już pozostaje w tym momencie, dlatego że jednak czwarte miejsce to jest to pierwsze miejsce poza podium. Ale cóż, no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, prawda? No właśnie, więc jesteśmy niejako zmuszeni do tego, żeby jest to dla nas fenomenalny wynik, szóste miejsce w poprzednim wyścigu, szóste miejsce w poprzednim wyścigu, teraz czwarte, jest ewidentny progres przed trzecim wyścigiem w sezonie Grand Prix Bahrainu, który już wkrótce też się ukaże na naszych antenach, więc zobaczymy i proszę Państwa, to będzie też wybitny wyścig. Słuchajcie, podsumujmy, już możemy pokusić się o podsumowania Vettel przed Bottasem i Ricciardo, więc naprawdę tutaj trzy różne zespoły, tak mi się wydaje na chwilę obecną, są na czele. Hamiltona tymczasem oczywiście zespół wycofujemy, kończymy, już wjeżdżamy do drugiego sektoru, wjeżdżaliśmy w tym powie drugiego sektoru, wjeżdżamy tą krótką prostą pod detekcją DRS-u, już tutaj Raikkonen nie ma szans, żeby nas dojechać. Sekunda i 0,8 przewagi, więc tutaj raczej Kimi już jest poza naszym zasięgiem, my mamy bezpieczną odległość nad młodym, doświadczonym już Finem. W tym momencie Vettel wygrywa Grand Prix Chin, Maurizio Arriva Bene może być przeszczęśliwy, przeogromnie zadowolony, a my co? A my po prostu teraz mamy ostatnie zakręty i dojeżdżamy na P4 tuż za podium. Bardzo w sumie udany, równy, ciężki wyścig. Nie powiemy, że to nie był łatwy wyścig w naszym wykonaniu. 14 pełnych walki okrążeń, proszę Państwa, i to się staje faktem. Czwarte miejsce Karpińskiego, może być tylko lepiej, teraz musimy tylko po prostu wjechać.
Dojechaliśmy do domu, słuchajcie. Mariso Arrivabene, przepraszam, wygrywa. Jest, może być zadowolony, oczywiście, szef zespołu Ferrari. A my solidne, duże punkty. I to jest najważniejsze w kontekście walki konstruktorów, ale też i oczywiście walki indywidualne. Arrivabene przeszczęśliwy, widzimy. Vettel triumfujący. It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. No tak, safety car zrobił swoje, jak powiedział Anthony Davidson. Więc dzieje się dominacja czerwonego konia. Wściekle wjeżdżającego jest widoczne. Na razie walczymy, na razie mocno staramy się, będąc tą czwartą siłą w Formule 1, tuż za właśnie wielką trójką Red Bullem, Ferrari i Mercedesem. Zobaczymy, jak daleko to zajdzie, zobaczymy, jaki wynik na koniec sezonu osiągniemy jako kierowcy indywidualni, jako zespół. A teraz pokrótce oczywiście klasyfikacja generalna tego wyścigu. Vettel przed Bottasem, Ricardo, Karpińskim, Raikkonenem, Perezem, Magnussenem, Sainzem, Hunkelbergem, Strollem, Grożonem, Palmerem, Verstappenem, który właśnie kończy na pozycji numer 13. Bardzo solidny wyścig. 12 punktów na naszym koncie. Następnie oczywiście za Verstappenem, Wehrlein, Alonso, Eriksson, Van Dorn, Massa, Hamilton, Massa i Kwiat. Trzech zawodników nie ukończyło tego wyścigu. A ja się żegnam z wami, moi drodzy. Zapraszam na Grand Prix Bahrain na korze Shakir, które już niedługo na kanale się ukaże, relacje z tego wyścigu. Także zachęcam was do subskrybowania, oczywiście lajkowania, bierzcie na fanpage i trzymajcie się. Na razie, cześć!